Witam Was w najnowszym odcinku vloga. Dzisiaj pokończymy trochę elementów na naszym kadłubie, zamontujemy statecznik pionowy oraz tylne kółko, a także zajmiemy się już opłótnianiem naszego samolotu. Mamy do zamontowania rurę podtrzymującą zbiornik paliwa. Na niej przytwierdzimy odstojnik paliwa oraz pompę. Zamontowaliśmy podporę naszego zbiornika paliwa, na którym przytwierdzony jest odstojnik paliwa wraz z filtrem oraz pompa paliwa. Tutaj również będziemy w tym miejscu sprawdzać odstoje. Pora teraz przymocować sporniki przekątne kabiny, na których mocowane będą w późniejszym czasie spadochron bezpieczeństwa oraz miejsca, w którym będziemy podłączać słuchawki. Miejsca, gdzie zamontujemy gniazda słuchawkowe, zostawiliśmy chwilowo puste. Zamontujemy je dopiero, jak będziemy wiedzieli, jak poprowadzimy cały układ radiowy. Zakończyliśmy nasze sporniki kadłuba oraz rurę, do której później przymocujemy spadochron bezpieczeństwa, a także miejsce, gdzie będziemy podpinać słuchawki. Pora na kółko tylne. W Magdzie zawitało trochę zwątpienie, jak zobaczyła, że tylne kółko jest mocowane na jedną śrubę, ale tak naprawdę, no co tu powiedzieć, jest mocowane na jedną śrubę. Nasz samolot ma już tylne kółko. Wyciągnęliśmy płótno naszego kadłuba na zewnątrz, by zobaczyć, jak się prezentuje w promieniach słonecznych. I jedno trzeba przyznać, bardzo przyciąga nie tylko spojrzenie, ale i muchy. I pszczoły. Ty, królowa buszkata! Możemy przystąpić do pokrywania płótnem naszego ogona, jednak zanim do tego przystąpimy,
całą kratownicę oraz wszystkie elementy, na które będziemy naciągać nasz trilam, musimy pokryć pudrem bądź jakąś zasypką, talkiem, by gdy będziemy naciągać, żeby to wszystko swobodnie się przemieszczało, by nie przyklejało się do całej konstrukcji. Założyliśmy już materiał na nasz ogon. Jest to trilam, czyli kompozytowy materiał, bardzo odporny na uszkodzenia oraz na warunki atmosferyczne. Zazwyczaj stosowany on jest w żeglarstwie do szycia żagli. Mamy na niego pełne 10 lat gwarancji. Struktura dość gruba. Zakładamy go naciągając i wiążąc w odpowiedni sposób, ale to pokażemy za chwilę. W środek włożyliśmy usztywnienia, później te usztywnienia będą przywiązane do kratownicy ogona. Zanim przystąpimy do opłótniania samego ogona, najpierw musimy wykonać statecznik pionowy. Płótno mamy już założone na statecznik pionowy. Teraz jeden ze sznurków, który będzie przychodził właśnie wzdłuż tutaj krawędzi pionowej, dzielimy na pół, zaznaczamy sobie, przekładamy go przez otwory tutaj porobione i sznurujemy dokładnie tak samo, jak to robimy ze sznurówkami w butach. Zakończyliśmy wstępne sznurowanie, teraz musimy dociągnąć je większą siłą. Musimy zrobić tak, by te dwa kawałki materiału nie były od siebie oddalone więcej niż 1-2 mm. Użyjemy do tego tych specjalistycznych szczypiec, to znaczy szczypce są normalne, ale musieliśmy krawędzie zjechać na kamieniu, by nie uszkodziły sznurków. Pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Podważamy sobie sznurek, następnie wprowadzamy nasze szczypce i obkręcamy tak, aby nam się tutaj zeszły krawędzie w tym miejscu odpowiednio. I tak robimy na całej długości. Zakończyliśmy sznurowanie tutaj pionowe. Już nasz statecznik pionowy brzmi jak bębenek. Pozostało nam jeszcze zasznurowanie od dołu. Zakończyliśmy składanie statecznika. Nie powiem, nie było to łatwe. Trzeba było się trochę namęczyć, trochę nabrać praktyki w wiązaniu tych sznurków. Dodatkowo zamocowaliśmy w tym miejscu odciągniki oraz zawias. Fajnym patentem, a raczej dziwnym patentem jest mocowanie tego zawiasu przez ten mały otwór. Trzeba tutaj długimi szczypcami włożyć podkładkę i nakrętkę i przykręcić.
płótno do naszej kabiny przymocujemy również za pomocą sznurków. Jedyne co musimy zrobić, w tych miejscach, gdzie mamy wycięcia na belkach, porobić otwory w płótnie. Żeby to zrobić, potrzebujemy lutownicy kolbowej i robimy otworki na sznurki. I to samo robimy z dolną krawędzią płótna. Zaciągaliśmy już linki na środku. Zabezpieczyliśmy to również taśmą na rzep, by nie było widać szwu. Teraz będziemy przytwierdzać boczne poszycie. No i szyjemy. Wszystkie supły, które robimy, należy później zabezpieczyć jakimś klejem szybko schnącym, żeby się nie rozwiązały. Zakończyliśmy już nasz kadłub, opłótnianie naszego kadłuba. Wyszło moim zdaniem bardzo dobrze. Wszystko ładnie się naciągnęło, nie ma żadnych zafałdowań. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Zajęło nam to trochę czasu, nie ukrywam. Spędziliśmy nad tym 2 dni, ale no, trzeba było się nauczyć, jak pracuje ten materiał, jak to wszystko wiązać, by postępować zgodnie z instrukcją. Inaczej może się okazać, że gdzieś zacznie się fałdowanie, gdzieś zacznie uciekać nam materiał. Ważne również, żeby wszystko było położone w osi, żeby nic nie przekaszało naszej konstrukcji. Mam, Magda, dla Ciebie odznakę. Płótno napięło się zgodnie z instrukcją i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie ma żadnych pofałdowań. Na samych rurach mamy wzmocnienia dodatkowo, żeby nic się nie przetarło. Zabezpieczenia na statecznik, by statecznik był osłonięty w miejscach, w których on przychodzi. Luki inspekcyjne, byśmy mogli spokojnie dostać się do ogona. Jest tutaj miejsce, dojście do śrub, dojście do miejsc, w których dokonujemy inspekcji. W tym miejscu na poszyciu mamy dostęp do naszego luku bagażowego, oczywiście z 2 stron. Miejsce, gdzie również będziemy mieli dojście do inspekcji naszego ogona oraz do zbiornika paliwa. Jest również okienko. Wszystko pięknie się dopina. Wszystkie sznurki, które wcześniej wiązaliśmy, widzicie tutaj, zgodnie z instrukcją położone, połączone, zawiązane oraz sklejone klejem, żeby się nie rozklejały i nie rozwiązały nasze wiązania. Na dole ogona znajduje się połączenie naszego poszycia. Bardzo ciężko jest to zrobić, trzeba być bardzo systematycznym, jechać po kolei od końca do początku i powoli zaciągać to płótno, by spotkało się na środku i by wyglądało to właśnie tak jak tutaj. Dodatkowo to, co zrobiliśmy, to wstawiliśmy tuleje między rozpornikami, tutaj między tymi stringerami, a samą konstrukcją kadłuba. Ma to za zadanie usztywnienie samej konstrukcji. Zakończyliśmy opłótnianie naszego ogona. W następnym odcinku zajmiemy się już kadłubem. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube oraz odwiedzajcie nasze strony. Cześć!